Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania powieści Doroty Pająk-Pudy, Anna, 1410, Piastówna na Jagiellońskim Tronie. Czyta Anna Konieczna. Prolog Zaróżowiona Anna wtulała się we mnie pochrapując. Pod szorstkim nakryciem było mi bardzo gorąco, ciasno i źle. Srebrna przepaska wbijała mi się w głowę. Przed pójściem spać nie pozwoliłam rozczesać włosów ani rozpleść warkoczyków. W ogóle nie chciałam spać. Strienka krzyczała na mnie za to, ale pchnęłam ją i wystraszona swoim czynem, wskoczyłam jednak do wąskiego łóżka. Słyszała, że płacze to jej pewnie nie gniewała się wcale, tylko sobie poszła. Wcześniej czekałam cały dzień, ustrojona i uczesana w te nieszczęsne, cienkie warkoczyki. Kiedy tylko zwiedziałam się, że ona przyjdzie, kazałam sobie postawić stołek na środku komnatki i już z rana zasiadłam wpatrzona w drzwi. Nie przychodziła. Kuzynki zaglądały do mnie, zabawiały, potem już tylko dokuczały. Ukradły mi nawet stołek, kiedy poszłam na chwilkę do komory. Zmrok nastał i znudziły im się krotochwile. Wolały bawić się z kimś, kto nie gryzie, nie kopie. Nie płacze i nie pluję. Czekałam dalej. Nie przyszła. Kuzynki spały, stryjenka dawno wyszła. Spod kołdry wystawiłam rękę w ciemność. Jakbym chciała kogo pochwycić, jakby miała tam być, jakby przyszła. Mamo szepnęłam cichutko, nie pochwyciła mojej ręki, nie odezwała się. Tysiąc W zamku na stromej skale, w wysokiej kamiennej wieży, w zakątku pod wąskim oknem pochylałyśmy się z Aną w skupieniu nad haftem. Łapałyśmy łaskawe słońce, dopóki jak co dzień w południe nie zniknie za grubym murem. Popijałyśmy coraz chłodnego, białego piwa, bo gorąc palił od świtu, a rozgrzany dach nad nami piec czynił z naszej okrągłej komnatki. Grube, nieruchome opony duchote potęgowały tak, że letnie kwiecie dla woni o świcie rozrzucone po kamiennej podłodze już późnym rankiem zwiędłe leżało. Latem to był ukrop, w zimie zaś zimno. W mroźne dni wielki komin z paleniskiem w przyziemiu ogrzewał jeno trzy komnaty w górę i zanim zdołał ogrzać niewieścią, ciepło uciekało pod nią przez wielkie triforium bez szyb. Na Nadomiar tego stara błona z rybiego pęcherza w naszym okienku, sztywna i spękana, w mur wstawiana w mrozy największe, przepuszczała lodowy wicher, który najwyższą wieżę w okolicy za zabawę sobie obrał i za cel do obalenia. Ostatni płatek małego błękitnego kwiatuszka zakończyłam niezadowolona z nierównego dzieła kiedy od prostego wzoru na płótnie oderwał mnie jazgot straszliwy przez psy zamkowe czyniony. Po nich zaczęły szczekać te w stajniach przy koniach zamknięte, w psiarni i inne pochowane po kątach i komnatkach. Nawet ślepa wilga Elizabety powstała z miękkiego posłania i węszyła nie w stronę okna, skąd dźwięki dochodziły, a w stronę drzwi. Spojrzałyśmy z Aną po sobie i poderwałyśmy się z miejsc, kiedy do psiego jazgotu dołączyła melodia nieznanych tubatorum, stukot licznych końskich kopyt, solidnie podkutych i churkot wtaczanych wozów po nierównym, stromym bruku. Ze śmiechem przecisnęłyśmy się przez niskie drzwi na bardzo wysokie drewniane krużganki, okalające wieże i niemal cały kamienny zamek na skale. Ciekawski? Barwny dwór już tłoczył się przy poręczach i na licznych schodach, spoglądając na ruch w podwórcu. Przypadłam do grubej poręczy obok kuzynek, chudej i jasnowłosej mego wieku Elizabety i małej Barbary. W dole, na czele orszaku, ujrzałam trzech panów w szubach ciężkich i lśniących od klejnotów, znaków i zawieszeń, łaskawie znoszących układne powitanie stryja mego, który jakby dopiero wstał z leża. Włosy zmierzwione poprawiał i wrzeszczeć do gości musiał, by psy przekrzyczeć. Serce się we mnie skurczyło, bo w rękach wykrzykujących obce nazwania heroldów ujrzałam białe orły na czerwieni. Polskie proporce. Cofnęłam się pod ścianę. Cóż tobie? Jak płótno bielone wyglądasz. Zawołała i chwyciła mnie za rękę Elizabeta, zamężna prawie od pół roku. Obok niej stanęły siostry najmłodsza Barbara i średnia Anna. Zmartwione czekały mojej odpowiedzi, ale nie mogłam przemówić. Wróciłyśmy do komnatki, kuzynki jeły rozprawiać o tym, co ujrzały, dociekać, pytać siebie nawzajem i tych, co do nas zaczęli zachodzić tłumnie. Ja o nic pytać nie musiałam. Ja wiedziałam. Po mnie zjechali. To po mnie. Stężała ze strachu, że to już się dzieje, siedziałam na wąskim łożu z podkurczonymi nogami, odmawiając piwa i żółto czerwonych czereśni, czerpanych garściami przez Anę i barbarę ze srebrnej misy. Ledwo południe nastało, kiedy stryj do siebie kazał mnie wezwać. Cały ranek jazgot podniesionych panien i służek trwał w komnacie, ale zdało mi się, że pod wodą jestem i nic pojąć nie mogłam z tego, co kto mówił. Po woli stryja zeszłam zesztywniała z szerokiego posłania. Szłam ciemnym, wąskim, kamiennym korytarzem bez okien, rozświetlonym jedną pochodnią na krzyżujących się przejściach. Strażnik drogę mi torował między dworzanami wpatrzonymi we mnie i szepczącymi między sobą. Na końcu korytarza zeszłam kilka kroków po szerokich, kamiennych schodach do rozległej, kopulastej komnaty z wąską szczeliną zamiast okna. Palące słońce nie dochodziło pod krągłe sklepienie, dzięki czemu rzeźwy chłód panował w komnacie. Nowe, złotem przetykane opony z kolorowymi wizerunkami myśliwców i uciekającej zwierzyny, lśniły w blasku rozstawionych po sali łojowych lampek. Na szerokim łożu pod ścianą leżało niedbale porzucone drogie popielicowe futro. Za pustym długim stołem siedział Fryderyk, kuzyn mój stryjeczny. Syn opiekuna mego i skubał paznokcie. Stryj na me wejście przestał grzać dłonie przy wielkim kominku i rozłożył szeroko ramiona. Ucałował mnie w przepaskę na czole i założył kciuki za pas z szerokich, srebrnych ogniw spinających ciasno jego duży brzuch wciśnięty w zielono-złotą koszulę. Patrzył na mnie długo z jakim zadowoleniem. Zawsze mówił, że ja nie dla byle kogo. I że posak mój królewski, z którego nic nie uszczknął, jest godzien królewskiego skarbca. Spuściłam oczy. Po mnie zjechali. Bardziej oznajmiłam niż zapytałam. Tak. Dlaczego? Zmarła ich pani Jadwiga. Ale dlaczego? Co dlaczego? nasrożył się. Pewnie myślał, że do nóg mu upadnę. Stryj, nawykły do posłuchu, nie lubił wszelkiej niewdzięczności, odkąd życie Zygmuntowi Luksemburskiemu, królowi Węgrów, uratował w bitwie pod Nikopolem, spod śmierci go uwożąc. — Poprawdzie, panie. — Dlaczego? — Powtórzyłem. Niewiasta jesteś, a pytasz. — Skłoniłam się głęboko. — Wybacz, panie. Odwrócił się do ognia i wsparł dłonie o kamienny gzym z kominka. — Pani na Wawelu zmarła. Tyś równa pięknej Jadwidze, córce Ludwika Andegawena. Odwrócił się znowu do mnie i spojrzał z jaką zaciętością. Albo i ważniejszaś od niej. A teraz obaczyć chcą cię panowie szlachetni. Nie odzywaj się, chyba że pytać będą. Idź już. Skłoniłam się znowu i wyjść miałam zamiar, kiedy fryderyk przy stole odezwał się. Andlein. Spojrzałam. Mego wieku. Zaręczony od dziecięcia z Elizabetą z Frankopanów uśmiechnął się, jakby otuchy chciał mi dodać. Wspięłam się po schodkach i wprost spod drzwi stryja dwóch zbrojnych poprowadziło mnie do dużej sali. Komnata wysoka, kamienna, barwnie rozświetlona przez jedno wielkie łukowate witrażowe okno, zdała się niczym kościół. Za stołem, suto zastawionym ciepłym i zimnym mięsiwem, siedziało trzech panów. Dwóch w szatach długich i mimo lata podbitych futrami, lśniących szmaragdami i szafirami i z włosami krótko strzyżonymi, bez wąsów i bród. Za to trzeci, rycerz zapewne, bo w żelazie cały siedział, włosy miał długie, tak jak i brodę i wąsy, jakby ich nie zauważał i rosły sobie od tak. Na myśl mi przyszło, czy i pazurom też tak rosnąć pozwala. Niewidoczny Herold gdzieś z sklepienia oznajmił Jans Obichowa, Herbu Wieniawa, starosta Kujawski. Na słowa te pierwszy z panów się skłonił. Chińczka z rogowa, Herbu Działosza, Podskarbi nadworny i koronny. Mówił głos i świetlisty pan ze środka również lekko schylił czoła. Jans Ostrowca, Herbu topór. Na słowa te wąsaty rycerz poderwał się z chrzęstem żelaza. Podskarbi chinczka skrzywił się, jakby dźwięku tego nie lubił. Stałam na środku i próbowałam nie oddychać i nie popatrywać na panów. W końcu podszedł do mnie dworzanin, jakiego nie znałam, w skórzanych, wiązanych pod kolanami i bardzo skrzypiących butach. Już! powiedział i wskazał mi wyjście. Zawróciłam, a zdało mi się, że sala nigdy nie była tak długa, i prawie pewną byłam, że nigdy nie dojdę do drzwi a już na pewno wydawało mi się, że upadnę. Oddech złapałam dopiero za progiem. Sama wracałam do komnaty w wieży. Starałam się iść wolno. Kiedy mnie nikt nie widział, wbiegłam na górę po dwa kręte, wąskie schody. Wpadłam do środka i zatrzasnęłam drzwi za sobą. — Będą cię oglądać w nocy! — zawołała najmłodsza z kuzynek Barbara. — Nagą! — dołożyła swoje Ana. — Co? — Spojrzałam przerażona na Elizabetę. Najstarsza z nich tylko wzruszyła ramionami. Obciągnęłam rękawy, potarłam zmarznięte mimo upału ramiona i wyjrzałam przez okno. Uciekać mam? Myślałam, że nic gorszego, co przed chwilą mnie spotkało, zdarzyć się nie może. Barbara wskazała mi bez słów stos odzienia, które musiałam na siebie włożyć według woli Polaków. Drżącymi rękami wciągnęłam na siebie nową koszulę i prostą suknię wierzchnią czarnej, drogiej barwy. Przysiadłam na skrzypiącym stołku. Zdało mi się, że niemal zaraz dwie starsze służki w sztywnych białych podwikach z ustami zasłoniętymi szerokimi płóciennymi pasami, prowadziły mnie pod ramiona, niby zbrojni więźnia, do łaźni stryja. Zdziwiłam się, kiedy wyszłam na krużganki, że to już noc zapadła. Nie wiedzieć kiedy. Pewnie sama bym do łaźni nie doszła, bo nóg w kolanach zgiąć nie mogłam. Cały dzień ktoś mnie prowadzał w te i we w te. Pchnęły grube drzwi do salki. W środku było zimno. Kamienny kominek był wygaszony. Nad wielką drewnianą balią, do której i trzy panny wejść mogły, nie unosiła się para. Suto marszczona opona zasnuwała przejście do sypialni stryja. Zdało mi się, że drgnęła lekko. Słuszki rozsznurowały i zdjęły mi suknię. Ostałam w nowej jedwabnej koszuli. Wiedziałam, że ktoś patrzy na mnie za zasłony. Wiedziałam, że to nie niewiasty. Spojrzałam błagalnie na jedną z białek z przesłoniętą twarzą, tak samo niską panią jak ja. Zmrużyła delikatnie błękitne oczy. Chciałam co do niej przemówić. Ja cicho. — Cicho — powiedziała po niemiecku i podała mi dłoń, bym nie upadła, wchodząc do bali. Usadziły mnie po szyję w, jak się okazało, lodowatej wodzie i nie mogłam tchu złapać. Po chwili silnymi ramionami dźwignęły mnie w górę. Było mi bardzo zimno. Woda sprawiła, że jedwab przywarł do mej skóry. Ktoś za zasłoną jęknął grzesznie, odrażająco. Drżałam. Nie mogłam się objąć, bo matrony trzymały mnie za ręce. Rozdzieją mnie? Patrzyłam błagalnie na tę malutką. Mimo jej zasłoniętych ust pewną byłam, że się uśmiechnęła. Po chwili szepnęła co do wyższej. Tamta zdała się wystraszona, ale posłusznie podała matronie suchy ręcznik. Nie rozebrały mnie z ostatniej szaty. Za to owinęły je no wielkim płótnem i wyższa wyprowadziła z komnatki. Usłyszałam jeszcze jakieś mocno nieukontentowane męskie szepty i spokojną odpowiedź małej matrony po polsku, kiedy bosą odprowadzano mnie do wieży. Trudno było mi ukryć uśmiech. W komnacie oprócz kuzynek zastałam Ludwika, młodszego kuzyna i jego kompanów. Przysposobiony był przez stryja, hołbiony przez opiekuna za los sierocy i jeno stale psocił. Spierali się wszyscy o coś, kiedy weszłam. Zamilkli na mój widok. Kuzyn wpatrywał się we mnie błyszczącymi oczami z drwiną. Zadrżałam ze złości. Był tam. Za oponą? Każden, kto chciał wejść, mógł? Każden? Nawet ten szkodnik? Widzieliście mnie? Zapytałam, ledwo hamując żal i gniew. Chłopcy rechotali i znacząco kiwali głowami. Kuzynki siedziały wpatrzone w podłogę. Widzieliśmy. Gołą. Bez niczego. Zaśmiewali się juniores. Parsknęłam śmiechem. Dziciuchy z was! Pachoły głupie! Taką? Sunęłam z ramion płótno i koszulę. Udałam, że dalej rozdziewać się będę. Kuzynki uderzyły w krzyk, a chłopcy uciekli z komnaty. Opadłam na łoże i otuliłam się mocno futrem. Anna, Elizabeta i Barbara coś pokrzykiwały, pytały, ale nic słyszeć nie chciałam. Naciągnęłam na głowę futro i zacisnęłam pod gardłem, póki nie poproszono na ucztę. Wymknęłam się z niej, kiedy tylko pijany stryj przestał na mnie zważać. Przysiadłam pod oknem w komnatce, czekając świtu. Spojrzałam w czarne niebo. Nie przyjechała, nawet dziś. Przysnęłam na mgnienie, ale świtało wreszcie. Zdmuchnęłam lampkę i wychyliłam się z wąskiego okienka osadzonego w grubym, kamiennym murze. Przytrzymałam obluzowaną okiennicę i spojrzałam w dół, w stronę miasta. Mgła, która białymi bałwanami wznosiła się aż po szczyty cylejskich skał, przerażała i przyciągała. Gdzieś tam, pod nią, hen w dole spała Cilia, z ciasnymi uliczkami, stromymi dachami, kramami – Dzwonami, kościołami i ludźmi, czekałam na nią. Nie słyszałam jej dworzan, głosu kroków, ale poprawdzie wesoły gwar wypełniał zamek i zagłuszał wszystkie dźwięki z podwórca i drogi. Drgnęłam, gdy usłyszałam skrzepienie starych drewnianych drzwi, które wraz z gościem wpuściły na chwilę jazgot z wielkiej sali. Czyżby? Odwróciłam się z nadzieją. Do komnaty wsunęła się Elizabeta. Zgarbiłam się zawiedziona. Nie śpisz, Andlein? zapytała kuzynka. Nie. Uciekłaś z sali zbyt szybko. Teraz dopiero prawdziwe popisy podziwiać można. A i rosłych Polaków, złote włosy! zawołała Elizabeta. Małżonek na ciebie nie czeka? Nie. Niedbale machnęła ręką. Pijany śpi w ojcowej sali razem z innymi druchami. Z wami ostanę. Będzie jak kiedyś! Zachichotała i trąciła spódnicą z szerokich klinów gliniany dzbanuszek z zapasem łoju do lampek. Wstałam i podeszłam do śpiącej ośmioletniej Barbary. Dziewczynka leżała z szeroko rozłożonymi rękami i nogami, zabierając miejsce starszej Anie odwróconej do ściany. Pochrapywała cicho. — Nie hałasuj, Elizabeto. Ana i Barbara jeszcze śpią. — Mówią, że za mąż idziesz? Zawołała za nic, mając sen sióstr. Mnie nikt nie mówił. Ważna jesteś. Przyglądała mi się i wyczułam zazdrość w jej głosie. Usiadłam pod ścianą na kamiennej podłodze. Mój wielki dziad obcym mi był, a na losie mym ważył od dnia mego urodzenia, mimo że sam już nie żył. Jestem, Elizabeto. Nie chcesz jechać do Krakowa? Chcesz pojechać za mnie? Podbiegła i pochyliła się nade mną. Jasne, faliste, gęste włosy z pleców spłynęły jej przed twarz. — Chciałabym! Gdziekolwiek, byle dalej od mego pijańca! Niesprawiedliwie oceniła swojego małżonka Henryka, hrabiego Gorycji. — To jedź za mnie! — Nie jestem tobą. Odepchnęłam ją lekko, bo zdało mi się, że oddech mi odbiera. — Idź spać, Elizabeto. Posłusznie podeszła do wąskiego łoża, szybko rozsznurowała suknie na bokach, zdjęła przez głowę, pozwoliła jej opaść na podłogę i w luźnej koszulni wsunęła się pod ciężką kołdrę między stopy Barbary i Anny. Wyjęłam haftowaną chusteczkę. Kuzynka patrzyła za mną z dłońmi założonymi za kark. To prezent? Dla kogo? Zapytała. Nie odpowiadałam. Czekasz na kogoś? Dopytywała. Tak. Na kogo? Czułam, że czerwienieje. Znowu. Znowu czekałam. Znowu nie przyjechała. Nawet teraz. Ścisnęłam w dłoni półcienny skrawek z niezapominajkami. Wyprostowałam palce. Zagnieceń na kapryśnej tkaninie nic już nie wyprostuje. Wstałam. Chciałam wyrzucić szmatkę za okno. Niechaj mgła ją pochłonie, a w dole było to. Wsunęłam ją jednak między piersi. — Na kogo czekasz? — nie ustępowała. — Na matkę. Kuzynka patrzyła na mnie ze współczuciem. Och, nie mogłam tego znieść. Szarpnęłam kołdrę na swoim posłaniu i skulona położyłam się w ubraniu na świeżym sienniku. Pięknie pachniał łąką. — Złapmy trochę snu, Elizabeto. Przed południem widzieć mnie chcą Polacy znowu, szepnęłam. Jak ma na imię polski król? zapytała wcale niesenna. Nie wiesz? Nie. Władysław. Śpi już. Jaki Władysław? Władysław Jagiełło. Nigdym o nim nie słyszała. To źle. Stary? Ja jestem stara. Sen jednak nie nadchodził. Gwar w zamku nie milkł, a gorąc znowu zaczynał wlewać się przez dziurawy dach do panieńskiej komnatki w wysokiej wieży. Ktoś wolno stąpał pod naszymi okutymi żelazem drzwiami. Pewnie stróż zamkowy. Trącił skobel. Strzymałam oddech. Och, pewnie zahaczył kolczugą albo wysokim dzirytem. Przymknęłam powieki. Stryj straż wystawił, zaraz jak obcy zjechali z Krakowa. Znaczy się to już. Otworzyłam piekące ze znużenia oczy. Zbrojny nadal chodził pode drzwiami. Sierpniowe słońce było już wysoko. Wstałam i pochyliłam się nad małą Barbarą. No już! Obudź się! Skrzywiła się i głośno ziewnęła. Złote, puszyste włosy sterczały jej na wszystkie strony. Z ziemi podniosłam czepeczek, który nocą miał je ujarzmić. Nie chcę! Jęknęła. Uśmiechnęłam się. Nie chcesz zobaczyć mojej nowej sukni? Od razu otworzyła oczy, jakby ją coś żgnęło w wystające żebra. Chcę! Wyskoczyła z pościeli, pozwoliła sobie zdjąć długą do ziemi koszulę i naga wymknęła mi się z rąk, by szukać nowej szaty. Barbaro! zawołała Elizabeta. Gdzie jest? W komorze? nie słuchała biegając z obnażonym chudym bladym tyłkiem siostry wysokie i jasnowłose jeły ścigać najmłodszą z nich podniosłam nową koszulkę dla niej w końcu przykuła jej wzrok i barbara przybiegła do mnie jak koza skuszona na marchewkę wyciągnęła w górę ręce i na giezło nałożyła mi nową spodnią sukienkę haftowaną w niezapominajki podniosła wąski rękaw do oczu. Ty wyszyłaś kwiatki? Zapytała urzeczona. Ja? Roześmiałam się. I na drugiej szatce też. Mam nowe suknie? Zawołała i szarpnęła oponę, przysłaniającą róg obszernej komnaty. Piękna. Ściągnęła z drąga brokatowe dzieło, szyte jak na dorosłą pannę. Mam trzy. — Koszulę, spodnią haftowaną i wierzchni niebieski surkot — pisnęła, kiedy w dłonie pochwyciła lśniącą materię oprzytą gronostajowym futrem. — Och, ale twoja Andlein — szepnęła na widok mojej wierzchni, zdawna gotowej z diasperu złoto-srebrnego. Kuzyn mego zmarłego ojca, opiekun mój Herman, hojny był. Niedługo znowu stałam przed panami polskimi w wielkiej sali w drogiej sukni ze złotogłowiu. Śmiała Barbara stała przede mną w swoim błękitnym surkociku, coraz poprawiając coś przy włosach zwiniętych w małe różki. Chciałaby wszyscy widzieli nie jej uczesanie, a niezapominajki na białych, haftowanych rękawach. Elizabeta upominała siostrę przez zaciśnięte usta. Wiedziałam, że źle wyglądam przy rosłych i jasnych pannach. Ja byłam mała, o wąskich ramionach, lichych, ciemnych włosach, zbyt krągłych biodrach i wielkich piersiach, jak karczmarka. Na drugie widzenie z posłami polskimi dołączyło siedmiu panów cylejskich, mających zapewne podpisać umowę ślubną w Krakowie. Rozpoznawałam każdego z nich Ulrika z Ostrowic, Albertusa Kozjaka, znamienitego rycerza Fryderyka Lindekera, zaufanego stryja Ludwika Zachsa, najważniejszego na dworze Konrada Werbera, nadzorcę dworów Cyli, młodego Andrieja Puksera i starego Nikolaja Folkera. Dziś też patrzył na mnie stryj i inni kuzyni. Obok mego opiekuna siedział nieślubny jego syn Herman i bratanek Jerzy, który przyjechał aż z Sambora. Litery znasz, panienko? Drgnęłam na pytanie polskiego podskarbiego, zadane przymilnym tonem. Znam. Po niemiecku. Gdzie uczyłaś się? Uniosłam podbródek. W Marenbergu, w klasztorze. Wychylił się do mnie. A ile masz lat, panienko? Stryj odchrząknął i poczerwieniał. Pewnie im co skłamał. Złączyłam dłonie. — Dziewiętnaście — szepnęłam. — Ile? — nie dosłyszał. — Dziewiętnaście — powiedziałam głośno. Tym razem to Zachs mnie wyprowadził, nie objaśniając niczego z tego, co mnie spotykało przez dwa dni. Ale nie musiał. Ja wiedziałam. Odkąd mój ojciec Wilhelm pomarł, kiedy miałam jedenaście lat. Kiedy patrzyłam w ten czas na pochylone striostwo nade mną. Kiedy matka w głos czytała testament ojca, Astryj uroczyście wypełnić go przysięgał w wielkiej sali. Odkąd wszyscy oni na kolana padli i pokłon przede mną złożyli. Jeszcze tego samego sierpniowego dnia patrzyłam z małego okienka na niknący hen, daleko nad krętą Sawinią, orszak polsko-cylejski. W listopadzie spotkać się miał z innymi znamienitymi Polakami i jak się domyślałam, Mieli mnie panowie biskupi, kasztelani, wojewodowie, starostowie i podkanclerzy uczynić królową Polski i drugą żoną Władysława Jagiełły. Bo ja jestem Ana, piastówna, prawnuczka króla zwanego Łokietkiem i Jadwigi Kaliskiej, królowej męskiego ducha, wnuczka wielkiego króla Kazimierza, przyrodzona pani Królestwa Polskiego. 1401. Prawie rok minął, zanim ktoś z Polski znowu przyjechał. Szeptać już zaczęto w zamku i w mieście w dole, że nie zjadą, a i ja ową nadzieję żywiłam. Przecie źle mi nie było. Stryj dobry był, kuzynki lubiły. Jednak nie zwlekano z jakiegoś niezbożnego celu, jeno dyspensę uzyskać trzeba było do owego małżeństwa. Przecie ja spokrewniona z jadwigą przez pradziada. A że ona żoną była mego przyszłego męża, to jeszcze bardziej z nim. Więc jak już owa zgoda papieska na Mariasz uzyskana została, to Polakom tak śpieszno się zrobiło, iż jednego człowieka jeno w czerwcu po mnie przysłali. Stryjnie żegnał mnie, bo coraz wyjeżdżał z zamku, a kiedy wracał, z nikim mówić nie chciał. Zamykał się jeno ze swoim pierworodnym w niskiej komnacie z kominkiem. Z grubych drzwi nic słychać nie było. Ktoś raz jeno rzucił, że protektor wuja, król węgierski zygmunt Luksemburski, uwięzion został przez własnych zbuntowanych możnych. Żegnałam się z kuzynkami niemal każdego dnia przez cały prawie rok i jak w końcu do prawdziwego rozstania doszło, nijak się pożegnać nie dało, by z rzewnych nie lać. Wsiadłam już do wozu wygodnego i solidnego, nakrytego otłuszczoną grubą skórą, by niepogoda nie zepsuła mi podróży i strach mnie zdjął. A przecie ja niestrachliwa. Nagle na widok smutnych kuzynek, na myśl, że ich nie obaczę więcej, za rękę pochwyciłam polską niską matronę, zdało mi się te, która do końca właźni rozdziać mnie nie dała. Ujechać mogą ze mną trochę? Zapytałam, ściskając jej palce. Zdjęła półcienny pas przysłaniający usta, ukazując ładną, dojrzałą twarz. — Oczywiście — odparła. Kuzynki mówiące jedna przez drugą na jej znak wskoczyły do wozu i zamilkły o nieśmielone miękkością poduch i bogactwem materii w środku, upiętych i ułożonych niczym w kościele przy jakim święcie. Nie usadowiły się jeszcze, kiedy konny od zamku nas dogonił. — Fryderyk — ucieszyłam się na widok kuzyna — ten podjechał do wolno toczącego się wozu i skinął na mnie. Wychyliłam się lekko, wtedy on pochwycił mnie za kark. Przyciągnął do siebie, mocno pocałował w usta i uśmiechnięty pomachał mi z drogi. Żegnaj Andlaj, a miłuj tam kogo. I uśmiechaj się więcej. Zawołał i pognał do zamku. Przysiadłam na podłodze zadziwiona niepomiernie. Panny jęły chichotać, Matrona udawała, że patrzy gdzie indziej. Mała Barbara wtuliła się we mnie, gładziła jej gruby warkocz prawie przez ćwierć mili, nim wóz opuścić wszystkie musiały. Wychylałam się mocno z wozu za kuzynkami biegnącymi do zamku, kiedy starsza matrona dotknęła delikatnie mego ramienia i uśmiechnęła się, mrużąc oczy. Usiądź, pani wygodnie droga kamienista i stroma. To byłaś ty, pani, właźni? zapytałam. Ja. Odparła. Pojedziesz ze mną aż do Krakowa? Pojadę i nie opuszczę. Uśmiechnęła się. Pocieszona usiadłam posłusznie i wyjęłam z zagorsu błękitną chustkę w niezapominajki. Ścisnęłam ją w dłoni. Ta, dla której była przeznaczona, nie przyjechałaby mnie pożegnać ni przez rok listu nie napisała, a ja czekałam. Zresztą jak zawsze. Kiedy ojciec pomarł, matka nie przyszła mnie utulić. Kiedy za mąż drugi raz szła i oddawała mnie stryjowi na chowanie, nie przyszła się pożegnać, a ja, specjalnie dla niej ustrojona, czekałam na stołku cały dzień. To stryjenka do mnie wtedy przyszła, ale jej dobrej nie było już na świecie. Schowałam chusteczkę. Nikogo miłować nie będę, kuzynie, ni za nikim już tęsknić, nigdy. Nagle z matroną spojrzałyśmy w stronę zamku, bo wrotny z hukiem spuścił bramę. Zdało mi się, że widzę jeszcze kolorowe plamy barwnych sukien mych kuzynek, wczepionych dłońmi w kraty po drugiej stronie i smukłą postać kuzyna. Zdało mi się, że dźwięk surowy, żelazny jeszcze długo niósł się hen daleko na zachód do Alpes Montes, na południe do Ciepłego Morza, na wschód do Panonii i na północ w stronę wciąż odległego Królestwa Polskiego, leżącego, jak mówił stryj, gdzieś na krańcu chrześcijańskiego świata. Uśmiechnięta pani tknęła mego ramienia, podsunęła mi pod brody futro i kazała podać młodej dwórce kubek wina dla mnie. Dziewka bardzo ostrożnie oddała naczynie, by na nierównej drodze nie ulać ni kropli cennego trunku. — Znałam dziada waszego — powiedziała cicho Matrona — i siostry jego. Elżbietę. Trzymałam futro i kubek i patrzyłam zadziwiona z otwartymi ustami. Roześmiała się serdecznie. A matkę moją? zapytałam. Spuściła wzrok. Trochę. Szybko wywieziono ją do budy. Kto wywiózł? Patrzyłam w jej błękitne oczy. Królowa Elżbieta. Siostra dziada waszego. By najlepszy dwór poznała. W budzie? O, tak. A potem za najlepszego wyszła. Hrabiowie cyli najlepsi? zapytałam zadziwiona. O, tak. zawołała znowu, wyciągając ręce po jakiś worek chlebny niedbale rzucony, by go do koszyczka włożyć. A dziad mój? Ojciec mej matki Anny, król polski Kazimierz. Nic przeciw nie miał, że mu córkę wywieziono z gniazda? Nie żył już. A babka moja? Żona króla Kazimierza, Jadwiga. Nic przeciw miała? dopytywałam. Dotknęła ciepłą dłonią mojego lica. Czas na modlitwę. Skinęłam posłusznie głową, złożyłam dłonie i obie zwróciłyśmy twarze w stronę ciągle jasnego, letniego nieba, coraz przytrzymując się opon w wozie, kiedy droga stawała się nad wyraz nierówna. Tłukliśmy się drugi dzień po kamienistym trakcie, nie odzywając się bez przyczyny, by języków nie przyciąć, kiedy wreszcie o zmroku orszak wstrzymano. Wyprzęgnięto konie i rozpakowano wozy w stromym wąwozie ze strumykiem wijącym się pośród pachnących żółtych kwiatków. Rozstawiono dla posiłku wysoki namiot z tak upiętą lekką materią, by podziwiać można było księżyc i słyszeć chór niewidzialnych cykat. Usiadłam, kiedy już podano piwo i białą kaszkę z jabłkami. Opiekunka moja zasiadła przy niedużym stole zasłanym purpurowym kobiercem w złote, andegaweńskie lilie naprzeciw mnie i spod surkotu wyjęła maleńkie, srebrne puzderko. Ostrożnie je otworzyła i ujęła w dwa białe palce szczyptę pieprzu. Z namaszczeniem w skupieniu posypała przyprawą kaszkę. Uśmiechnięta podała puzderko pannie obok. Patrzyłam chwilę na ceremonię i na to z jakim podziwem dwie młodziutkie panny tęczyńskie zerkały na starszą, najniższą z nich matronę w prostej podwice na głowie i z jaką czcią przejmowały pieprz, jakby był uświęcony. Zapytałam jasnowłosą Polkę, trzecią z sióstr tęczyńskich, wysoką pannę siedzącą obok mnie. Onieśmielała mnie mężowskim wzrostem i zielonym czepcem w kształcie wielkich krowich rogów wypchanym końskim włosiem. Jakie imię wasze, pani? Mówiono mi, ale zapytałam. Wyprostowała zgrabną kibic i lekko skłoniła się. Moje? Anna. Anna Tenczyńska. Dwórka dawna królowej Jadwigi. A kimże jest ta szlachetna pani? Wskazałam na damę od pieprzu i moją najbliższą opiekunkę. Sąsiadka odsunęła z twarzy cieniutki welon i osadziła na zielonych rogach. Westchnęła głośno z jaką niechęcią. To kochna Konstancja Koniecpolska. Wojewodzina, żona wielkiego, zaufanego króla Władysława. Zaufanego? Tak. Pan Jakub Polski w Radzie Królewskiej zasiada. Znowu westchnęła. Jakby jej narzeczone mógł sobie jeno zamyślać o takiej godności. To i nie dziwim się, że pani Konstancji wszędzie pełno. A przy królu Jadwidze była? Była. Zdam zawsze najpierwsza. A przecie inne są? Równie godne. Znała ją? przerwałam Annie. Najbardziej. To jaka była wasza pani Jadwiga? zapytałam cicho, spoglądając na bogato haftowany obrus po zmarłej kuzynce. Przegarbiła się i w przód, bez potrzeby, przesunęła po stole srebrną łyżkę. Zapatrzona w złotą nicią haftowany znak Lilii, przemówiła. Jaka była, pytasz pani? Dobra. i uśmiechnęła się do mnie, jak kochna. Nocą już, w namiocie cieplutkim, spytałam w ciemności panią koniec polską, kiedy obie leżałyśmy w wygodnych niskich leżach same jeno Tenczyńskie spały osobno z własną służbą pani anna tęczyńska och najpierwszą chcę być przy was, a znała moją babkę nie może być a matkę młoda przecie prędzej jej matka też anna ale co babka moja uczyniła o co pytasz pani. Co stało się z babką moją, żoną króla Kazimierza? Za mąż wyszła drugi raz. I oddała moją matkę? Tak. Jak moja matka mnie? Milczała chwilę, nim odpowiedziała: tak. Kiedyśmy wreszcie w polskie ziemię zjechały, połowa lipca już była woniejąca słodką maciejką przy trakcie i białymi liliami po ogrodach i cmentarzach. Lud na wielkich, kwietnych, żółtych polach, zabarwionymi na niebiesko dłońmi, zbierał zgodnie z porą roku liście urzetu. Kto inny na wielkich ławach zwijał je w kule i na skrzypiących wozach posyłał dalej żółte kulki, by obgniłe, na błękitno barwiły cenne materie dla zamożnych. Pośród zieloności jeno dach kościoła drewniany zdradzał, że miasto tam żyje, a jabłonie, grusze, śliwy i czereśnie rozrosłe mówiły, że wieś drewniana pomiędzy nimi przycupnęła. Dziw budziły wieże domowe po dworach za palisadami, insze niż kamienne, bo nie dość, że z drewna pobudowane, to im piętro wyższe było, to szersze od niższego, o dobudowane komnatki, ganeczki i wykusiki. Przez co całość na myśl przywodziło wielkie grzyby, Albo drzewa potężne pośród niskich chatek. Jechałyśmy wolno, chłonąc żółć pól, woń łąk i ciepłe słońce. W klasztorze starosądeckim będąc, błądziłam wzrokiem po tumbie mej prababki, Jadwigi Kaliskiej, ale jakby jej nie widziała. Ciągle poruszona podróżą, wspominałam wąskie, ciche trakty pośród rozległych wzgórz, szerokie dolinki pachnące ziemią bagna i najczystsze jeziorka, jakie widziałam w życiu. Nie wiedziałam, bo skąd wiedzieć mogłam, że kraina moja tak piękna. Rzeki zrazu o strach przywodziły, ale niczym były wobec Dunaju. Woda, nawet gdzie brud stał, zdało się, że człeka, konie, wozy wciągnie, kiedy zechce i nikt nawet pomocy krzyknąć nie zdoła. Modliłam się, kiedy stałam na płaskiej łodzi i dwie liny jeno ciągnęły ją ku niewidocznemu brzegowi. Dwa konie toń pochłonęła i jeden ciężki wóz zmiatając go z wielkiego promu, ale ludzie mówili, że i tak nic to, bo rzeka latem spokojna. Kochna pochyliła się nade mną, odrywając od myśli: my już blisko Krakowa? Jeśli zechcecie, dziś jeszcze na noc staniemy. Serce poruszyło się we mnie. Rozejrzałam się spłoszona po ciemnej kaplicy, oświetlonej jeno jedną, ale drogą, grubą świecą. W Krakowie staniemy? Zaśmiała się. Nie! W zatorze. Tam spoczniesz pani. Czas dasz Krakowowi, by powitanie zgotować zdążył i dopiero się okażesz. A złe nie będzie? Kto? Co? Miasto? Za co? że za ich panią wielką na następstwo to ja zjeżdżam. Uśmiechnęła się pięknie, znowu dotknęła mojej twarzy i podała mi ciepłą dłoń, bym się łatwiej w ciężkiej szubie dźwignęła. Do zatora jechałam konno, bo ileśny trakt chłodził, słońca przypuszczając tyle, by przykrym nie było i dlatego przede wszystkim, że zwyczajnie lubiłam siedzieć w siodle. Rozglądałam się z przyjemnością po orszaku moim. Panów zacnych, strojnych, kilku ze mną od granicy jechało, z którymi Konstancja często śmiało rozmawiała, kiedy mnie do Krakowa wieźli. Panien miałam swoich sześć z Cili, ale znałam jeno swetkę, co pięknie włosy układała wszystkim paniom w drodze i Polkom, i Niemkom, i Szjawonkom. Z polskich ośmiu dumnych niewiast znałam już kochne i Tęczyńskie, dumną i wysoką Annę. Jadwigę, wiecznie czegoś wystraszoną i krągłą, prachnę. Wozów od stryja wiozłam dziewięć. Było dziesięć, ale jeden przecie zatonął i muzykanci musieli jechać razem ze srebrnymi statkami. I nie wiadomo było, kto podczas jazdy bardziej brzęczał. Oni czy srebrne talerze? W zatorze powitano mnie z serca, zwłaszcza kiedy wóz kazałam okuty żelazem otworzyć i rozdać sukno dla sług szaraczkowe i bielone, nici kolorowe do sukna owego, a srebrne i złote dla moich panien i dla tych, co mnie witały na miejscu. Dla panów dworzan wyjąć kazałam z żelaznej skrzyni czarki ze złotymi monetami i złote puchary. Strach mój pośród śmiechu młodzi, serdecznej i wdzięcznej za dary, zamienił się w radosne wyczekiwanie nieznanego. Pan Gniewosz z Dalewic, ochmistrz waszego dworu, pani. Powiedziała kochna na widok uśmiechniętego męża o bujnych czerwonych lokach, któren wszedł do obszernej murowanej komnaty malowanej w roślinne wici i wyciągnął dłonie po złoty puchar, z którym w rękach zamarłam na widok jego włosów. Skłonił się mnie i kochnie, po czym sam ją przedstawiać mi co znaczniejszych dworzan, wskazując ich darowanym kielichem. — Pan Jakub Skobylan, podkomorzy wasz. Powiedział i pan o wesołych, jasnych oczach i ciemnych, długich włosach, starannie ufryzowanych, w pięknej, złoto-srebrnej jace skłonił się z galanterią i odebrał ode mnie złotą czarkę. Gniewosz zaczął znowu, wskazując pana ze złotym, szerokim pasem na biodrach. — Pan pod stoli Andrzej Strzewlin. Sam przedstawił się złotowłosy, chudy młodzian... I z ukłonem przejął srebrny kubek wypełniony po brzegi brzęczącymi florenami. A to pan kozik, powiedział gniewosz, wskazując na poczerwieniałego młodzika w szarej koszuli, które nieno skłonił się bez słowa. Wszystko, czego potrzebujesz pani, do niego zgłaszać możesz. Kozik dostał haftowane złotem rękawice na pięć palców uszyte. Poczerwieniał jeszcze bardziej. A ten pan? Wskazałam dłonią nieśmiało na chłopca, zaglądającego na mnie za grupy dam. Gniewoż zmarszczył brwi, jakby przypomnieć sobie nie mógł, kto zacz. A rzekł z pogardą Hanczlik, chlebny wasz. A teraz zaczął, uznając, że chłopcu nic należeć się na powitanie nie może. Stój, panie! Wstrzymałam ochmistrza i zawstydzonemu chłopcu podarowałam do przyszycia do odzienia skórzaną kaletę z dzwoniącymi srebrnymi kutasikami. Uśmiechnął się z wdzięcznością. Po powitaniach, okazaniu mi reszty dam z Fraucymeru, danuty i śmiechny, wymianie grzeczności ze znanymi mi pannami tęczyńskimi, nakarmiono stu ośmiu ludzi przybyłych zabawiono tańcem i na noc ulokowano po komnatkach, strychach, stajniach i komorach. A dla mnie, kiedy dwór spał, zgotowano rozkoszy pełną kąpiel, jakże inną niż te w łazni stryja, pełną panińskich śpiewów, łakoci, konopnych i lawendowych aromatów, każących potem odurzonym, rozchichotanym niewiastom widzieć przyczajonego męża w każdym rogu sypialnej komnaty. Świt odarł z magii nocne zabawy i kochna kazała mnie gotować na spotkanie z królem. Przejęte panny jeły wyciągać bieluchne koszule z jednej z moich skrzyń, by w końcu za radą kochny wybrać najgodniejszą, to jest jedwabną ze złotą listwicą na dole, bez ramionczek, ściąganą leciutko pod pachami, by pod mocno wyciętej sukni wierzchniej nie wystawała. Usiadłam przed polerowanym w srebrze zwierciadłem Pozwoliłam nałożyć sobie z koziej skórki żółte, miękkie buciki i patrzyłam z niechęcią na wprost, na swoje czarne, o miedzianym połysku włosy i piwnego koloru oczy. Ni jasne, ni ciemne. Żadne. Cała byłam jakaś... żadna. I te piegi na nosie. Pulchna swetka delikatnie rozdzieliła moje włosy i zaczęła zaplatać je w cienkie warkoczyki. Cmoknęła z niezadowoleniem. Zagryzłam wargi ze wstydu. No takie były. Płaskie, gładkie i cienkie. Odwróciła się do dużego kufra, wyjęła coś i od nowa zaczęła je zaplatać, ale tym razem z zieloną jedwabną wstęgą. Od razu wyglądały lepiej. W końcu upięła mi pogrubione warkocze przed uszami. Ładnie. Pięknej barwy. Powiedziała, a panny patrzące na dzieło pokiwały głowami. Wstęga? A i owszem? Rzekłam. Nie. Włosy wasze. Weszłam wreszcie przed dwór w błękitnej, sztywnej szubie, w złote cylejskie gwiazdy, pod spodem mając zieloną suknię, mocno obcisłą na krągłych biodrach, niestety. Srebrny, ciasny pas brzydko zadarł się w górę, kiedy dosiadłam siwej klaczy. Odbiegły panny i ułożyły me odzienie tak, by wszelkie fałdy prezentowały się godnie. Zacisnęłam na wodzy dłonie w delikatnych, szorstkich od rubinowego piasku czerwonych rękawiczkach i zwyczajnie bałam się spojrzeć przed siebie. Przyrodzona królowa. Domina regina, usłyszałam. Dopiero wtedy podniosłam wzrok na zebranych. Zmrużyć musiałam powieki, bo dojrzałe, złote, letnie słońce odbijało się od klejnotów łyskających na szubach i jakach szlachetnych panów. Regina! ktoś powtórzył. To o mnie? To do mnie? Zaskoczona uśmiechnęłam się delikatnie do życzliwych twarzy mężów i do pań w czepcach rogatych, w sukniach żywej barwy o łagodnych dekoltach odsłaniających białe ramiona. Co znaczniejsze niewiasty wprost z kolebek machały jedwabnymi chustkami, przetrzymując złote fibule spinające kolorowe płaszcze o lśniących podszewkach. Domina regina! Niosło się, miałam wrażenie z coraz liczniejszych gardeł. Ludzie zjeżdżali pod dwór z muzykantami, podchodzili z dzwoneczkami, kalecy podpełzali z grzechotkami i kołatkami. Tłum rósł i gęstniał. W głębi, na koniu siedział potężny wzrostem pan bogato odzian, wieku słusznego i przypatrywał mi się uważnie. Nie krzyczał jak inni, jeno patrzył. Moja opiekunka podjechała do niego, powiedziała coś, a on skinął głową bardzo wolno, nie spuszczając ze mnie oczu. Nagle z za ściany dworu wyłoniła się śliczna, lekka kolebka obłożona tkaniną obciążoną złotymi wisiorami. Podano mi dłonie i z konia, na którym nie ujechałam ni kroku, przesiadłam się na wąską ławę w chybotliwej skrzynce. Materię skrzącą i kwiecie świeże tak upięto, bym z zaostróp niewidzialna widoki w drodze do Krakowa podziwiać mogła. Regina! domina! powtórzył ktoś i już do samego Krakowa oprócz cudnie woniejącej kwiatami kolebki, dźwięku kościelnych dzwonów, niósł mnie potężny okrzyk dobywający się z setek gardeł. Na trakcie chłonęłam aromat smakowitego jadła z przycupniętych przed miastem rozrosłych drewnianych i murowanych zajazdów, widok wielkiego skrzypiącego koła zamachowego, przyszli fierni nad rzeką, sylwetę solidnego młyna, chyba dębnego dla czerwonoskórników i obrazy inszych, mniejszych machin. Podziwiałam głośne browary z uwijającymi się przy pracy terminatorami, gdzie nigdzie indziej w takiej liczbie ludzi nie widziałam. Przystawali jeno na chwilę w proste burę jaki bez nogawic ubrani, by pokłon albo pozdrowienie wykrzyczeć. Miałam słodko pachnące słodownie, garbarnie, małe, a liczne warsztaciki garncarzy i churkoczące czym w środku chatki krupników. Wszyscy zeń wychodzili, robotę na chwilę jeno przerywając lub odświętnie przybrani z żonami i dziadkami, dzień ów za świąteczny uznając, od pracy się wstrzymywali. Zdało mi się, że hen daleko widzę pył biały unoszący się nad warsztaty kamieniarskie i insze i końca ich nie widać było, jakby drugie miasto, a nawet trzecie, rosło na rozległej równinie przed Krakowem. Pod potężnym ceglanym murem i drugim niższym przed nim budowanym jechać już było niepodobna, bo ciżba z miasta idąca, gęściejsza niż zieleń w lesie, strzymała falujący od śpiewów i okrzyków orszak tuż pod obszerną bramą do miasta wiodącą. Szli ku mnie panowie ze dworu, panowie cechowi ze wzniesionymi w górę znakami, mnisi, kapłani i mieszczanie ze służbą. Na koniec rada królewska gdzie pewnie i pan Koniec Polski był. Wszyscy, by pokłon mi złożyć i przemówić do mnie najmilszymi słowami. Onieśmielona i poruszona patrzyłam jeno na swoje rękawiczki i dopiero kiedy muzyka umilkła, rozstąpili się kuglarze, muzykanci i panowie, spojrzałam przed siebie. Przede mną stał niewysoki mąż w purpurowym płaszczu złotem haftowanym w orły z rozpostartymi skrzydłami, i w szarej jace z aksamitu, bez ozdób i pasa. Chudy, ale zgrabny. O czarnych długich włosach i wielkich czarnych oczach, które jeno na mgnienie na mnie spoczęły. Pot oblał me plecy i dłonie w ciasnych rękawiczkach. Król, małżonek mój przyszły. Ruszył, jakby kto go pchnął w plecy. Podszedł do mnie i podał dłoń, patrząc gdzieś za mnie. Serce tłukło się we mnie jak młot. Bogu dzięki składałam w myślach za to, że na ziemi już stoję, bo inaczej od drżączki bym upadła. Trąby ryknęły rzewnie a potężnie i ruszyliśmy do miasta. Nie patrzył na mnie, jeno przed siebie i zagryzał co chwila usta. Z bliska wydał się starszym. Szczęka pociemniała od czarnego, choć zgolonego zarostu, Głębokie zmarszczki w kącikach oczu, dwie duże bruzdy wokół ust, nos garbaty, długi, prawie ust sięgający, czoło też miał duże, nagie, aż po czubek dużej głowy. Spojrzał na mnie drugi raz, znowu na mgnienie, uważnie, czujnie. Teraz dopiero poczułam, że przecie trzyma mą dłoń. Uszliśmy parę kroków, by siąść na koń. Oboje mieliśmy wierzchowce siwej maści. Patrzył przed siebie, to i ja wyprostowałam się i zaczęłam się uśmiechać do wykrzykujących me imię. Ulica świeżo wybrukowaną była, ale wąską niezwykle przez nabudowane nad piwniczkami wysokie tarasy z drewnianymi deszkami, co światło zabierały i miejsce. Wobec owych przeszkód obok mnie mógł jechać jeno król. Do tego o stromych ściankach rynsztok pośrodku środku biegnący spychał nas prawie na siebie. Wiodąc za sobą orszak, wspięliśmy się na zamkowe wzgórze. Minęliśmy katedrę, kilka domków i wąską bramą wjechaliśmy na zamkowy, prawie krągły dziedziniec. Południową część i wschodnią zajmowały domy piętrowe, włók łagodny, złączone drewnianymi krużgankami. Od zachodu stał mały, samotny domek z maleńkim jednym okienkiem pod dachem i z przylegającą doń kaplicą, a od północy domy wysokie, drewniane i murowane, z gankami na wysokich palach. Za to do naroża północno wschodniego prowadziła nowa, wysoka, tynkiem białym pokryta brama. Za nią było co zapewne, ale nic ujrzeć nie mogłam. Król zniknął nie wiedzieć kiedy. Kto inny już podał mi dłoń i zsiadłam z konia. Poprowadzono mnie do owej nowej bramy i weszłam na mały dziedzińczyk z dorodną gruszą po środku i piękną kamienicą z dwoma wejściami. Białe, wąskie okładziny z rzeźbioną na każdej wicią roślinną czyniły z domu i cichego dziedzińca niemal świątynię, gdzie panuje godność i splendor, gdzie mieszka zapewne król. Jakże inszy był dom ów, Wobec drewnianych domków przed wysoką bramą. Powiedziano mnie po kamiennych schodach do sali sklepionej, malowanej, zdaje się, w postaci świętych. Stłoczeni jak my, wzrostu naszego zdali się prawdziwi, zdali się jak nasze odbicie i, tak samo jak my, zdziwieni wzajemną obecnością. Okazywano mi dalej komnaty, sklepione w łuki, niesklepione, drewnem polerowanym wykładane. Oponami lśniącymi zdobionymi wiadwigowe znaki, wiadwigowe meble. Nawet szaty, rozpięte na drągach po królu niewieście mi okazywano jako poświętej. Króla, przyszłego małżonka, nigdzie nie było. Wstrzymano nas na chwilę w małej sieni, jakby nie wiedziano, co czynić, gdzie iść. Zdało mi się, że posłyszałam z głębi domu czyjś gniewny, niski ton, krótki rozkaz i uległą odpowiedź. Kochna też zniknęła w przejściu za ciemną zasłoną. Zdziwiłam się, kiedy ruszyliśmy w końcu i w królewskich komnatach mnie nie ostawiono, jeno na powietrze znowu wyprowadzono. Na dziedzińcu minęłam wielką salę, z której dochodziła już muzyka i zapach jadła. Wprowadzono mnie do małego zachodniego domku, tego z jednym okienkiem. Po drewnianych schodkach wspięłam się na piętro i przez niskie drzwiczki weszłam do jednej dużej komnatki z obdartą z farby drewnianą podłogą, małym ołtarzykiem pod oknem, ze stołem, krzesełkami i ciemnymi oponami na ścianach. Mrocznie było w środku, bo trzy okna prowadzące na ciasny i ciemny dziedzińczyk za wysoką katedrą i jedno malutkie okienko pod sufitem, to które widziałam z dziedzińca zamkowego zasłonięte były czernią. Ale po co to małe przesłaniać, skoro nikt przez nie przecie niczego nie ujrzy, pomyślałam. Oto dom wasz pani, odezwała się koniec Polska. Znowu spojrzałam w górę na małe okienko. Mój? Zapytałam. Tak, odrzekła cicho. Wszyscy zamilkli, nawet muzyka ucichła. Młodziutka śmiechna podeszła wolno do obwisłej opony na ścianie i pochwyciła materię w dłonie. Stara i dziurawa! szepnęła i spojrzała na mnie z żalem. Gniewoż ochmistrz, dziwnie wesół, wsunął się dopiero do komnatki i huknął w dłonie, wyrywając zebranych z jakiego odrętwienia. Piękna sala, nieprawdaż? Czas na ucztę! Posłusznie wyszłyśmy z sali. Przy stole król siedział naprzeciw mnie i patrzył w srebrny, płaski talerz. Muzykanci i kuglarze robili wiele, by króla i możnych rozbawić. Wszyscy jedli w ciszy, jakby za chwilę coś stać się miało złego. Jadłam pochylona, drżącymi palcami, na płacz mi się zbierało. Przecie wszyscy w mieście radowali się na mój przyjazd. Panią przyrodzoną nazywali, a na zamku Stało się coś. Musiało się coś stać. Widziałam, że kochna pobladła, pytała o coś w drzwiach gniewosza, a ten jeno dłoni rozkładał. Powiedz, prosiłam Konstancję, kiedy po smętnej cenie wchodziłyśmy po skrzypiących schodkach do domku. Mów, błagałam. Wpuściła panny do salki, mnie wstrzymała delikatnym ruchem. Patrzyłam przerażona. Stryj, pomarł? Kuzynki? Mów! szepnęłam znowu. Odgarnęła mi włosy z czoła i wsunęła je pod krótki welon i przepaskę nad warkoczami. Na czas jakiś. Do klarysek pójdziesz, pani. Języka nie znasz polskiego. Na czas jakiś, póki słów się nie nauczycie. Jakby mnie kto uderzył, jakby mnie bił po głowie i brzuchu. Strach i sromota paliły mi policzki. Uścisnęłam jej ramię. Coś stało się? To jedno. Ruszać musimy. Chyba, że nocować tu chcesz, ale. Zerknęła w stronę ponurej salki. Puściłam jej rękę. Czułam, że wszyscy na mnie patrzą, mimo że nikogo nie widziałam. Dziedziniec był pusty, ani sługi, cichy, ani muzykanta. Jakbym wcale nie zjechała przez tłum witana, jakby nic nie wydarzyło się tu jeszcze przed chwilą, jakbym prześniła, że królową będę, jakby kochna do domu pójść miała i do haftu albo inszej kolacji z małżonkiem zasiąść miała jak co A ja? Gdzież ja? Spełniło się to, czego obawiała się każda panna i młoda małżonka. W głowie jaki wielki bęben bił jeden rytm. Odesłał, odesłał mnie, odesłał, odesłał mnie. Trudno mi było oddychać. Trudno tchu złapać, myśl rozsądną uchwycić. Ta, która tłukła w mojej głowie, jedna była. Odesłał. Nie, nie chcę tutaj, powiedziałam w końcu. Pozwoliłam się wyprowadzić z zamku. Nie konno już. Bez muzykantów, orszaku godnego. Szłam w ciemności, w ciszy prowadzona pod wilgotnym i cuchnącym szczurzą uryną murem, jakbym coś złego uczyniła i kat miał mi głowę uciąć. Bo czyż nie było tak po prawdzie? Jakbym już nie żyła. Z trwogi, żalu i sromoty. Zaraz prawie wprowadzono mnie przez wąską, skrzypiącą bramę i dalej do drewnianego domu przy kamiennym kościele. Kochna szła za mną po schodach, jakby pilnowała, czy nie zemrę na nich. Gładziła me ręce i plecy. Nie powinna była, bo wtedy na płacz mi się bardziej zbierało. Wprowadziła mnie do celki, niewiele lepiej uposażonej od Boże Daruj królewskiej zachodniej siedziby. Podłoga bez kobierców jeszcze schła od niedawnego szorowania i cuchnęła mokrym kurzem. Niechże mi kto powie, co się dzieje wokół mnie? Starałam się mówić spokojnie, kiedy panny próbowały mnie usadzić na wąskim krzesełku. Nie teraz, szepnęła kochna. Ciaśniej zawinęła podwikę wokół szyi i podeszła do drzwi. Ale powiesz mi? Poderwałam się, kiedy wychodziła. Wszystko. Zostałam z matronami i pannami. Panowie nie przyszli do klasztoru za mną, jakby już skończyli ze mną. Nie mogłam znieść spojrzeń niewiast, nie wiem co myślały. Zabrałam krzesełko i przysiadłam pod moim okienkiem z matową szybką. Pchnęłam okienko i masywne okiennice. W ciemności nie widziałam miasta, Jeno słaby blask rozrzuconych gdzie niegdzie latarni umarłych, drogowskazów do szpitali. I cienie chorych, przesuwające się w świetle owych lamp, które rozpaczliwych wabiły jako ćmy obietnicą drogi do ozdrowienia, a poprawdzie wskazywały jeno drogę na śmierć. Bo jaką nadzieję miał trędowaty? Taką samą, jaką ja miałam w drodze po Koronę. Cóż stało się? Na miły Bóg, cóż stało się? Ujrzałam w szybce swe odbicie w blasku nocnej świecy krągłe i zgarbione. Pytałam, co stało się, a przecie wiem. Wszyscy wiedzą. Ja nie smukła złotowłosa Jadwiga. Zacisnęłam usta. Gorąc rozlał się po mym ciele. Król uznał mnie za brzydką. Jakby wszystkie niewiasty w komnacie w tym czasie ujrzały ową prawdę, bo jedna z dwórek zaczęła chlipać. Skuliłam się na krześle. Nie wiem, ile spałam. Obudziła mnie kochna. — Myślisz, że głupia jestem? — zaczęłam rozeźlonym tonem. — Nie tutaj. Ściągnęła mnie z krzesła i za rękę powiodła do komnatki obok, maleńkiej, ciemnej, z wąskim łóżkiem. W środku szarpnęłam dłoń i uwolniłam się od uścisku. — Mów! — Pani, jeszcze kto usłyszy? syknęła wystraszona. Niechaj słyszą. Mnie nakazać uczyć się języka. Mnie. Znam niemiecki. Ocierała mu łzy, które nie wiem skąd się wzięły. I węgierski, i polski, nawet nie z gorzej. A Jadwiga? Jak zjechała, to po polsku mówiła? A sam król? Mówił? Drżała mi broda. Prawda taka, że król mnie nie chce. Podeszła, chwyciła mą twarz w dłonie, westchnęła głośno i zamknęła oczy pani prawdę mówicie spuściłam wzrok otarłam wierzchem dłoni nos czułam jakbym spadała z cylejskiej skały szybko coraz szybciej aż poczułam ból przez który przysiąść musiałam żal mnie piekł bo niewinnam była tego iż taką mnie bóg stworzył i wstyd że już wszyscy w koronie wiedzieli że z zamku odejść musiałam Cóż poradzę, że jeno tyle miałam, a podziwiać u mnie strzelistej urody i złotych włosów nijak nie można było. Prawdy mówicie, że nie o język idzie. Idzie o Zygmunta Luksemburskiego, pana Węgrów, dopowiedziała. Zdziwiona uniosłam powieki. O Zygmunta Luksemburskiego? Toż on przecie puszczony miał być. W budzie uwięzion był przez zbuntowanych panów. Ale cóż on do mnie mieć może? Nagle w ciemnym zakątku przy dużym piecu góra Futer poruszyła się i powstał z niej mąż potężny. Poznałam owego człowieka, co mi się w zatorze przyglądał. Ubrany był inaczej od króla. Wszystko, co na siebie mógł mąż zawiesić, pewnie zawiesił. Do zawoju jedwabnego, z długim ogonem, przyczepił zawieszki złote, Herb z dewizą, agrafy z perłami i diamentami. Na modrej opończy podbitej popielicami na prawym ramieniu lśniły guzy z szafirów i jantaru. Na szyi uwiesił gruby łańcuch z polskim orłem. Luźny pas na płaskim brzuchu ozdobiony był wielkimi perłami, a jedno z ogniw pasa mieściło kordelas w srebrnej pochwie. Żółte buty z czubami miały wysokie cholewki, do których wsunął skórzane nogawice zielonej barwy. Zygmunt nie był uwięzion, a jest pani. I nie w budzie już, a w cyklos, przez Mikołaja Garej, przemówił, ukazując jedynego, ale za to wielkiego zęba w ustach. Ale zaczęłam, być tu nie powinienem, a i mówić wam o tym. I tak po prawdzie siostrzyczki doniosą komu mnie niemiłemu. Ale wzniósł dłoń na znak, że mówić nie skończył. I słuchaj, pani, bo to do pojęcia trudne nie będzie. Stryj twój, hrabia przyjacielem Luksemburga. Król nasz poczeka, co z tego uwięzienia wydarzyć się może. Bo raz, że dobrych stosunków z Luksemburgiem pragnie,